się na moment! Ja, przecież byłem niewinny! Byłem niewinny, to To kawałek, nie? Czuję się tak, jakbym palił konia w gumce! Byłem chwilę na wolności, a teraz znowu jestem w kryminale! Najlepiej do tego. Słuchajcie, bo ja miałem się zgadzać z moim menadżerem. On na mnie czeka. Cholera jasna. Sekundy? Oli, ja nie chcę iść do PAK. Byłam szukana, nie znaleźłam się tematu. Chyba mi duszno. Chyba gotowa, ale jeszcze nie wiem na co. Przecież przed chwilą byłem wypuszczony. Byłem wolny. Gdzie ty mnie widzisz, przestępco? To było przed chwilą, Diamond. Minęło 9 miesięcy bez kontaktu. Pamiętasz o naszej umowie? Ale ja się z tego wszystkiego wyplątałem! Ja już nie jestem menadżerem! Nie! Nie! Byłem na odwyku 9 miesięcy! Przecież ja mnie chlałem! Nie! Nie śpałem! Nie paliłem! Posłuchaj! Załatwimy ci coś o wiele gorszego od pudła. Za to, że poleciałeś... Ja nie chcę iść do paki, kurwa! Palowie! Ja nie chcę iść do paki! Zrozumcie mnie! Ja chciałem się zmienić! Nie będzie żadnej paki. Zakopiemy się raz na zawsze. Nie! Mamy do pogadania. Był pewien układ. Zapomniałeś o nim? A no tak. To może przypomnę. Chujozo. No tak. Jaka była umowa? Zapomniałem. Ale już teraz pamiętam pana. To pan po prostu trochę zmienił, bo fryzurę zmienił. No, tyle minęło, że zapuściłem włosy. Cholera, słuchajcie, bo ja mam prawo do tego telefonu, prawda? Ty co on pierdoli, Moreno? Ten idiota. O, chyba już naćpany jest po tym odwyku. Nie no, chwilę moment, jaki naćpany! Bo tu się zmieniłem, to jakbyś postawił w różnych klepkach. Chujowa na ropę! Nic takiego nie powiedziałem. Nie ma żadnego telefonu. Słuchaj. Bo zaraz zadzwonię do chłopaków, kurwa, Irka, który zorganizował napad na grubego Tomka, kurwa. Nie, dobra! Wiesz, kim ty zadzierasz? Zaraz dzwonię do taty i będziesz miał problem. Załóż mu to na łeb. Cholera. Gotowy? Wieziemy go do komnaty? Nic nie widzę! Zobacz, czy będziemy zawiezie. Nie wywiązałeś się z umowy. Oszukałeś mnie, Diamond! Kurwa. Chuju! Ale to wcale nie było tak, jak myślisz! Cio mnie, kurwa, prowadzi do chuja. Co to, kurwa, jest do chuja? Otwórz magazyn. Masz wyłączonego GPS-a? Co to? Oczywiście, że tak. Co to jest? Panowie, a po co mam cholerę? To jest za miejsce? Zamknij kępę, już mówiłem! To ja zadaję pytanie. Co to jest? Zwierzę kurwa. Co? Jedu, kurwa! Panowie! Ale no ty, kurwa. Ja nie chciałem uczestniczyć w żadnym challenge'u. Zamknij gębę, tak jak mówiłem. Ja pierdolę. Odkuj mnie, chujozo! Odkuj mnie! Wiem, że kurwa byłem starym kurwa z gredem i kryminalistą. Wołali na mnie kurwa kiedyś chujozo. I miałem wiele ksywek kurwa. Ale nie, to nie ja dokonałem zamachu na grubego Irka. I to nie ja uczestniczyłem w napadzie na sklep monopolowy, w którym kurwa skradziono manekina. Wiem, co chcesz mi powiedzieć, i to nie ja byłem. Odpierdol się ode mnie, dobra? Byłem kurwa na animacji i byłem kurwa na odwyku i kurwa jakby byłem normalny. Jakby co ty to chuja, co ty zmieniasz, co robić wariata? Wariata? Wow, stary, dziękuję za 5 giftów. Obowiązywała mnie umowa. Co jest? Dziękuję bardzo. Z gościem. Chwila, z jakim gościem? Spójrz na zdjęcie. Jakie zdjęcie? To tutaj. Pamiętasz mnie, chuju? Pamiętasz naszą umowę? Niewiele się zmieniłeś. Kurwa, znalazłbym się nawet za oceanem. Ja i Moreno działamy lepiej nawet od urzędu skarbowego. Więc chuju, masz w tej chwili
Masz w tej chwili jedną jedyną. Masz w tej chwili jedną jedyną szansę, żeby wytłumaczyć mi. Jak spędziłeś te kilka miesięcy? Kiedy obiecałeś, że będziesz zbierał dla mnie informacje. Co dla mnie masz w tej chwili? Co dla mnie masz? Dobra. Zapoznałem się z takim gościem, który ma ksywkę kurwa czternonoga z kutasami. Nie kłam, nie ma nikogo takiego! Doskonale o tym wiem! Naprawdę, na stampatniku działa i ma kurwa ksywkę czternonoga z kutasami! Kurwa, jedna, przypomnij go tu. No igrasz chłopcze. Panowie, zapoznałem się kurwa z tym, z Pawulonem, on mówił tak. Iu, ja nie chcę iść do paki! A ja mówię, ha, wysyłałeś pindola i będziesz szedł do paki! A ja mówię, nie, ja już nie będę! Ja pójdę na odwyk, ja pójdę tu tam! Panowie, naprawdę, zostałem łowcą jebanych pedofili, naprawdę! Jakby minęło tyle czasu, to było kopę lat, ja poszedłem na odwyk, przestałem ci paść metę, wróciłem tylko dla, przyznam wam szczerze. Przyszedłem na chamber z powrotem i zgrywałem pozory. Mówiłem, że latam z towarem, ale naprawdę kurwa gotowałem mąkę z solą kurwa i robiłem z tego hadeka. Opierdalałem to, chłopaki mówili, że najlepszy towar. Ja mówię tak, ale to się wszystko zmieniło. Ja już nie będę latał z towarem, jestem normalny i jakby ze mną jest sztywna noga góra z kutasami. I my we dwójkę. Nie, zaczekaj, to nie, chwila, poczekaj. Nie lubię krzywdy, mogę ci teraz zaśpiewać. I will mug the rock. Wiesz, zostaw mnie. Chuja, co ci? Jedna. Nie w nogę, miałem już złamane dwa lata. Dwa lata temu ją zawałem na murku, gdy chodziłem po jednej nodze. Nie! Tą nogę miałem za małą kiedyś. Nie wiem, weź mnie przypierdol w drugą. Oła, w drugą. Nie bij mnie w ogóle. Proszę cię, kurwa, powiem ci wszystko. Dobra, detektywie, chyba stary numer z kopytem trzeba zastosować, co? Może ty ładuj. Skurwysyn jeden. Twoja kolej. Mamo! Słyszysz mnie? Twojej matki tutaj nie ma! Synku, co ci się dzieje? Mamo, biją mnie! Mamo, biją mnie! Powiedz tym kurwiszonom, żeby się pierdolili! Pierdolcie się! I dajcie mi jebany u nas spokój! Mamy wszystko w górę w dosie! Cicho bądź! Kurwy synu, ty! Już nie będę wysyłał go szpitali. Będzie działał z nami? Czy przeciwko nam? Nie. Bo tak się składa. Nie, bo to było tak wyszło, na miał nagle 13, a potem 14. Zamknij gębę, jak mówię! Złap go za ręce. Tak się składa, że znaleziono przy tobie broń palną, z której zabito gliniarza. A nie, to jednak lipa. Słuchaj, wsadzimy cię do pudła na długie lata. Zapewne już nigdy nie zobaczysz wolności, chyba że będziesz działał dla nas, tak jak była umowa. I to twoja jedna, jedyna szansa. Jasne, mogę działać na głos, tylko... Posłuchaj. Kurwa, ja nie wiem. Nie mogę, tylko nie masz kurwa wyboru, rozumiesz? Dobra. Poszedłem na odwyk, skończyłem z tym wszystkim, a wy mi kurwa dalej gnębicie, już ja bym się zmienił. Wal dalej po nochu, bylebyś był dla mnie cenny. Dobra, jasne, będę walił w nocha. Załatw mi kilka cynków, a może dzięki temu będziesz wolny. Ty jeden... Paluchy już mamy. Ty jeden za pięciu innych. A czy wy jesteście starymi kurwa, starymi samfiroskowskimi, kurwa, bruszkowskimi, znaczy tymi sztruszkowskimi? Co ty gadasz w ogóle? Zamknij się, nic tego nie powiedziałem, widzisz się. Mam nadzieję dla was, tylko ogarnijcie mi kryształ, muszę mieć chociaż kurwa pół kilo kryształu, żebym go kurwa opierdolał u mnie na klatce. Słuchajcie, zrobię z tego wszystkiego klientelę, będą do mnie na klatkę przychodzili. Tyle. No ale jak mam zrobić dla ciebie kurwa robotę, jak nie mam kurwa towaru? Ogarnij mi pół kilo. Proszę cię, na jutro. Pół kilo.
i zobaczysz, że tyle ci ludzi wystawię, że się postrasz. Nie będziesz wiedział, co zrobić ręce. Tylko przywieź mi chociaż pół kilo. Opierdolę pół kilo w tydzień, a z następnego tygodnia opierdolę 2 kilo. No i potem, kurwa, zobaczysz, jakie będą, kurwa, wyniki. Proszę cię, daj mi na rozruch, kurwa, towar. Na rozruch towar mi ogarnijcie z tej szafki policyjnej. A zobaczycie, jak, kurwa, oczyści się jebane getto. Będziemy jebaną nową cywilizacją, kurwa. Jebaną nową cywilizacją. Moreno, dawaj na chwilę na słuchawkę. Leci, gdy zapiszemy się suma, słuchawki mi z mordy spadły. A ty zajadaj obiadek. Ja pierdolę, co ja się wpierdoliłem, ale chuj tam. Co ja się będę tu mulił, stary ty. Tak, tak, tak. Hej. Tak, tak, tak. Spójrz na mnie, jak mówię. Pójdziemy na nowy układ. Aha. Weźmiesz od nas narkotyki. Ale każdą twoją transakcję będziesz zapisywał, co do getta. Jasne, ja zawsze wszystko zapisuję, więc nie ma problemu. Każdy twój klient ma być opisany na papierze ksywą albo imieniem i nazwiskiem, do tego numer telefonu, skąd go znasz, kiedy, ile tego bierze, co daje w zamian. Skup się na tym, żeby twoje transakcje to były wymiany. Nie za gotówkę tylko, ale za broń palną, za, nie wiem, broń białą i tak dalej. Ile tego potrzebujesz na początek? Słuchajcie, chociaż 100. Zaufajcie mi, nie chcę od was dużo. Dajcie mi chociaż 100 tego towaru. Opierdolę pewnie 100 w 2 rzutach. Na początku zacznę powoli. Słuchajcie, bo mnie dawno w mieście nie było. Ja zacznę powolutku, wiesz, po 5, po 10, po 20, kurwa. Aż będzie one brał coraz więcej. No słuchaj. I wiecie, i wy mi dacie 100, potem 200, 300, kurwa. Ja nakręcę klientów, będą mnie latali, wiesz, tygodniami i wtedy ich pierdolniecie. Co wy na to? Posłuchaj mnie. Zniknie tylko jeden giet z tej całej puli. Znaczy, dobra, dojdźmy do układu. Przede wszystkim dojdźmy do układu. Że mogę chociaż ze 100 zajebać symboliczną 5 w nosa. Tak, tak, na pewno. Symboliczna 5, czyli 95, kurwa. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Słuchaj, czy to będziesz przycinał, czy nie? Nie będę przycinał, chcę, wiesz, ja sam zapytać. Chodzi nam tylko o to, że będzie każdy klient opisany ilością i każdym zakupem udokumentujesz nam to, okej? Okay? Jasne, nie ma problemu, żadnego problemu, kurwa, bo stało. I wtedy przekażę. To mi się podoba. Nawiążę kontakt z pewnymi gangsterami, wtoczę się w policyjny świat, a potem się rozjebię i napiszę książkę pod tytułem Masa Chmielosa, tak. To mi się podoba, panowie. Chuj, chcę na was strzelać dupy. W sumie zajmie się, że się mi nie wdali. Co by się spodobało? Już na samym początku. Wiedziałem, że święci, że będę strzelał na was dupy. Upewnij się, że na pewno zrozumiał. Okej? Okay? Zrozumiałem się. Wspaniała robota, oficerze. Wspaniała robota. Rozumiem się bez słów. Co nie odpierdalają? Jasne. Co? Wszystko okej? Okay? Wszystko okej? Okay? Nie wpierdolaj się, nie wpierdolaj się. Nie ma żadnego problemu, nie ma żadnego problemu. Żadnego. A, panowie, jeszcze jedna sprawa. To kopyto, które przy sobie trzymasz, to pożyczyłeś mi, bo do samoobrony. Zapomnij. No kurwa, panowie! Jeżeli dowiemy się tylko, że wyrządziłeś komukolwiek, jakąkolwiek krzywdę, bronią palną, lądujesz momentalnie na dół. W takim razie dajcie mi na rozruch 5 koła na kopyto, no muszę jakieś kupić, używane chociaż. Macie to magazynie jakieś? Słuchaj. Będziesz miał 5 koła, ale ani grosza więcej. Dobra, wszystko ogarnę, wszystko ze sobą. Do 3 razy sztuka. Pierwsze nasze spotkanie nie wypaliło, nie wywiązałeś się z umowy. Jeżeli kolejne nasze spotkanie nie wypali, 3. spotkanie, to wylądujesz w piachu. Aha. Powiedzmy, że zaatakujesz funkcjonariusza. Rozumiem, że się nie rozumiemy. W odpowiedni sposób. Tej, którą mamy, swoimi odciskami palców. Więc lepiej... Nie wal w chuja. Zaufaj mi, nie warto.
A prawo jest po to, żeby je kurwa nadużywać, rozumiesz, czy nie? Nie, jasne. Pierdolę. Nie, czekaj. Oła! Do nieprzytomnego. I nie masz się, kurwa, nie masz się na luści, rozumiesz? Nie tam, bo tam miałem w dupę wszewkę. Nie tam, w drugą część dupy. Nie, kurwa, zapamiętaj. A nie, tam, bo tam miałem to złamane, ała, tam miałem to złamane, nie tutaj, z drugiej strony jeszcze. No kurwa, nie chcę pokazać mi ich miejscówy, nie? Magazyn. Gotowy? A co my tutaj robimy? Jesteś znowu wolny. Okej. Zobaczymy jak długo. A ja nie mam numeru do pana policjanta. Za moment podam. Skupaj to. O co? O kurwa! Każdego jednego gieta przygotujesz na mnie raport. Komu, kiedy i za ile? Jasne, nie ma problemu. Oficerze, od dzisiaj jesteśmy w kontakcie. Pan mi tylko podał dzisiaj numer. Cokolwiek uzyskasz ze sprzedaży tego albo z wymiany, to nie twoje. Zapamiętaj. Jasne. Spotykamy się co kilka dni po kolejną porcję. Jasne. I narkotyków. Okej? Okay? Jasne, nie ma problemu. Numer tylko poszedł do pana. Okej. Okay. Spierdalaj. Jasne, spierdalaj. Ale to warte. Ja pierdolę zajebiście, w chuj. Dobra, Łomek, tu możemy dać latarę. Gdzie jest Vito? Siemanko! Vito podziało... Kurwa, znowu nie ten klawisz. Vito podziało się trochę, kurwa. Zawinęło mnie, kurwa, chłopaki, coś tam głowy mnie chcieli, ale... Sprawa załatwiona chyba, nie? Wróciłem na stary rewir, chwilę polatałem, stary, tutaj dzisiaj było tyle, kurwa, akcji, że ja... Że w ogóle w szoku byłem. Dobra, tak czy siak, ja się z tobą kontaktowałem, ty ze mną też. Bo mówię, że masz do mnie jakąś robotę. A ja się z tobą kontaktowałem z tego względu. Słuchaj, ja się z tobą kontaktowałem z tego względu, że potrzebuję długich broni i miałbym na to hajs. Tylko nie wiem, ile to kosztuje za bardzo. Mam kurwa majątek w samochodach i w mieszkaniach, ale ten majątek już mogę mieć nawet w gotówce. Mam znajomego, który prowadzi komis, kurwa, rozumiesz, co chodzi? No. I jakby ja tych aut chyba od niego nie chcę, tylko bardziej wolałbym zainwestować kurwa w dobre spluby. Taką mam, wiesz, taką chętkę, kurde, wiesz, co chodzi, kurwa, jakieś MP5 z tłumikiem, z laserem. Przypomnę, że zamówiłem sobie paczkę. Paczka do mnie przyjdzie jutro. I MP5 mam na przykład. Paczka czego, kurwa? No, MP5 mam na jutro na przykład. No dobra, słuchaj, no ja nie wiem, ile ty sobie cenisz za taką MP5, nie? Ale ja mam, kurwa, w swoim majątku Sunrise'a zajebiście zrobionego. Mam zrobioną zajebiście zederkę. I mam Huntleya, nie? No to jest... Mam tylko też willę. Chciałbym się tego wszystkiego pozbyć i najebać się w cholerę majątku, kurwa, w postaci broni. Po prostu wiesz, no... Ja chciałem ci robotę pokazać, co to jest do zrobienia i... Robotę? Spodoba, no dobra, to dawaj, nie ma problemu. No to jak chcesz, to dawaj. Tylko mówię, ja wróciłem do miasta, sprzedać trochę mojego majątku, kurwa, i wziąć, kurwa, kupić innych rzeczy. To jest moje, jakby, wiesz... priorytet. No dobra, ale mi się zdaje, że ci się nawet to spodoba i sam będzie chciał to nawet zrobić. Okej, możesz pogadać. Nie wiem, czy wiesz, ale otworzyli mi konkurencję na Sandy. Konkurencja na Sandy? Słuchaj, to możemy coś z tym zrobić, nie ma problemu, kurwa, jak chcesz, to możemy to podpalić. Znaczy ja już wymyśliłem coś z tym zrobić, znaczy podpalić tam sobie tam może w swoim zakresie, jakbyś tam chciał. Słyszę to cię któryś raz. Oni mają takie szemiany, interesy, tam sobie handlują, nie handlują. Tak, to jest tak w sumie przykrywka, ale jak im zamkną i firmę, to sobie przykrywki nie będą mieli. Aha. Że aż ci wytłumaczę, co ja. Tylko zajedziemy na miejsce, to... Dobra. Zamieniam się w słuch, cholera jasna. Masz klucze do swojej taksówki stałej? No, mam przy sobie te klucze, no. Chcesz te klucze? Nie. Chodzi mi o to, żebyś tutaj stoi ta taksi. Aha. Tutaj malowałem. Tutaj stoi. A chujowo się ten. A ja malowałem ostatnio. A co mam ci, co mam z tą taksówką zrobić? No, była przemalowana na kolory konkurencji. Chciałem, żebyś po prostu rozpierdol ją zrobił.
Czyli konkurencja, że jakieś tam opłatę zyskała. Czekaj. To konkurencja w jakich kolorach, Śmigel? Białych. I co? Tym... Chcesz przemalować te auto na biały, żeby robić konkurencję? No, żebyś kurwa jeździł okrada ludzi tą taksówką, żeby konkurencję miała. O, tutaj nawet są. A te, takie kolory mają. Aha. Kurwa, no słuchaj. Jak wyłożysz hajs na malowanie, bo ja teraz grosze mnie... Nie tego. Ja to przemaluję. Słuchaj, nie ma problemu. Ja mogę, kurwa. Tylko poczekał. To zaraz skombinuję. Słuchaj, to pojedźmy na jakąś mechanikę, ja pojadę za tobą, kurwa, tą taksówką. Co teraz? No dobra, to... Zajedziemy od razu na mechanika na 68, tak? Dobra, za chwilę się tam widzimy. Dobra, słuchaj, zrobiłem to wszystko kurwa na biało, Słuchaj, bo to są naklejki ogólnie. Napraw mi to po prostu, na razie napraw. To tak zwykle, da? Tak, bo napraw. Byłem rzeczyć naklejki, bo ono chyba fabryczne dla biały. Zobaczę tam wszystko co jak. No, gotówko, no. O, i masz gotowy, no. Ty, a on jest zdrowy? Nie macie jakichś tam testów tych? Pod zakółkiem? Nie, zawsze jest okej. Ło, przemalowaliście to auto? O, chyba się obudził. Przemalowaliście to auto? Zrobię auto, zobacz, jak pięknie, zobacz. Kurde, no nieźle. No, że to cię rzeczyć naklejki, tu coś nalepisz takie. Nie, no teraz to wygląda kurde, zarąbiście. No i wiesz, co masz na taksówkę robisz, no? No. Zaraz ci jeszcze. Dobra, już wyjeżdżam stąd, kurde, i przejdźmy do drugiego etapu naszej rozmowy. Dzięki wielkie. Okradasz tym ludzi, rozbijasz latarnię, tak aby policja cię nie złapała, bo tak wszystko jest na mnie. Okradam tym ludzi i rozbijam latary, tak? Kurwa, tak aby ludzie myśleli, że ta firma wypręta akcję, to jakiś ścierwo. Okej. Po prostu, no, nie wiem, jesteś kreatywny, coś wymyślisz na pewno. Dobra, ty się nie bój, ja coś na pewno wymyślę, tylko druga sprawa. Z góry ja ci 10 koła zapłacę? Chciałbym się... Co? Wiele co? Z góry 10 koła ci zapłacę. Kurwa, naprawdę? No początek... Nie, no słuchaj, nie trzeba, nie trzeba, kurwa, naprawdę nie trzeba. A no dobra, jak nie trzeba, to nie. Daj spokój. Słuchaj, chodzi o to, że kurwa bardziej mi zależy na spluwach. Miałbyś może w zapłacie kurwa jakieś jak najtańsze kopyto, jakiekolwiek. Potrzebny mi jest kopyto. No miałbym. To bardziej przygarnąłbym kopyto jeszcze pieniądze. Ja pieniądze sobie zrobię, tylko bardziej poszukaj kontaktu, kto mi może ogarnąć dobre spluwy. Wiesz, od zaraz. No zaraz, na jutro mam. To na jutro. Ja ogarnę na jutro dużo siana i zainwestowałbym, kurwa, wiesz, w EP5, w Uzi, kurwa, w maszynowe pistolety, wiesz, o co chodzi, cokolwiek, żebym cokolwiek miał. Jeżeli to pasi, no to może być okej, może być primo barlino. Pewnie pisał, bo ty będziesz pisał. Dobra, no to ja wykonuję lecie tą robotę z taksówką. Jak mi ogarniesz w tej cenie, kurwa, kopyto, ja będę w tobie wdzięczny. No i ogarniemy tam potem jeszcze inne jeszcze biznesy. Zgadamy się po 19, co na to? Jasne, po 19. Dobra, to trzymaj się, Vito. Ja lecę na miasto. Dzięki wielkie, jesteś w kontakcie. No, miłe zabawy są tak. Dobra. Chyba ci się spodobało.